Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to, że tak się tutaj zebraliśmy, że jesteśmy takim, mam nadzieję, wielkim spinaczem, który będzie łączył zarówno siłę organizacji politycznych, siłę organizacji młodej opozycji ulicznej, siłę starej opozycji, siłę młodzieży, młodej inicjatywy wolnych sądów, KOT, Odnowy, WRD i innych organizacji. I mam nadzieję, że z tej siły, z tej synergii, z tego spinacza powstanie coś dobrego, to znaczy nie pozwolimy ukraść Polsce demokracji. Potrzeba nam wspólnych działań. Komitet Obywatelski dzięki inicjatywie prezydenta Wałęsy będzie pracował w trzech forach. Forum Komitetu Obywatelskiego, który stanowicie państwo, forum Komisji Porozumiewawczej złożonej z kilkunastu organizacji politycznych, obywatelskich oraz forum Komitetu Wykonawczego, który będzie starał się wspierać zarówno Komitet Obywatelski, jak i Komisję Porozumiewawczą. Czego oczekujemy od państwa? Oczekujemy państwa mądrości, oczekujemy państwa doświadczeń, państwa pomysłów. Członek komitetu Janek Dworak, który dzisiaj niestety nie mógł przyjechać, ale niech przyjmie jutrzejsze życzenia imieninowe, zgłosił pomysł, ażeby powołać społeczną Radę Radiofonii i Telewizji. Odpowiednik Krajowej Państwowej Rady, ale służący temu samemu celowi, monitoringowi mediów, ponieważ wolność wyborów to oznacza ich równość. A równość to jest również równość do wstępu do mediów, szczególnie mediów publicznych. Jeśli media publiczne będą takie jak dzisiaj, to już możemy z góry powiedzieć, te wybory nie zapowiadają się na równe, ale będziemy im patrzeć na ręce. Oczekujemy pomysłów i dziękujemy bardzo środowiskom prawniczym, przewodniczącemu Naczelnej Rady Adwokackiej, szefowi Warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Inicjatywie Wolne Sądy, za deklarację dyżurów prawniczych. Jeśli coś się będzie działo w czasie najbliższych wyborów samorządowych, europejskich, parlamentarnych, prezydenckich, to dyżury prawnicze będą niezwykle potrzebne. Jeśli cokolwiek się zdarzy w kraju, to niech w każdym miejscu będzie gotowy prawnik, żeby pojechać, interweniować, pomóc opracować protest, zgłosić ten protest. Będzie to miało znacznie większe znaczenie niż zrobią to sami obserwatorzy czy członkowie komisji. Potrzebujemy dobrych praktyk. Potrzebujemy tych praktyk, które wypracujemy, żeby chociażby przy liczeniu głosów powstała strefa zdedługopisowana. To znaczy, żeby ktoś mając długopis nie przekreślił jednego krzyżyka i nie postawił krzyżyka w drugim miejscu. Podkreślam, zdedługopisowana, nie zdepisowana. To nie o to naprawdę chodzi. Potrzebujemy pomysłów dotyczących, jak namawiać komitety wyborcze, żeby zgłaszały ludzi do komisji wyborczych. W wyborach będzie uczestniczyło wiele lokalnych komitetów, którzy zgodnie z ordynacją mają mniejsze prawa niż partie polityczne w zgłaszaniu kandydatów na członków komisji. A potrzebujemy dwukrotnie większą liczbę członków komisji niż w poprzednich wyborach. 28 tysięcy obwodowych komisji razy 9 członków komisji wydających karty plus 28 tysięcy razy 9 członków komisji liczących głosy, to daje 500 000 osób. Potrzebujemy tego 500 000 osób, żeby nikt nam tych wyborów, tej demokracji nie ukradł. Chcemy prosić państwa o głos teraz w formie zgłoszenia głosu do protokołu, późniejszych uwag. Wszystkie będziemy przekazywali członkom komitetu, przekazywali dalej. Jestem przekonany, że tak jak z udziałem prezydenta Lecha Wałęsy udało się wygrać w 80., w 89., to i wygramy trzeci raz. Dziękuję bardzo.